super, karma dla sów. O, czyli znowu będziemy mieli Hedwigę. Tylko gdzie ta Hedwiga jest? Auć. Auć. I tyle z mojego życia, które sobie zregenerowałem. Myślałem przez chwilę, że ten ogień się szybciej wyłączy, ale okej. Dobra. Gdzie jest ta teraz Hedwiga? Pewnie się zapytacie. Otóż Hedwiga jest tam. I jestem ciekaw, czy uda mi się doskoczyć. Pamiętam, że jak oglądałem Let's Play Sebulby, to jemu się nie udało doskoczyć, ale ja chcę spróbować. No, nie udało się, więc najwidoczniej nie możemy w taki sposób robić. Najwidoczniej gra nie chce, żebyśmy w taki sposób robili, więc zróbmy tak, jak gra chce. Ale nie w taki też sposób, bo to było już... To było już słabe. Dobra, nakarmy Hedwigę, ponieważ w ogóle też fragment z karmieniem Hedwigi jest fajny. I to mi się podoba. To jest godna kooperacja. Dlaczego? Ponieważ Hedwiga o nas zadbała i stwierdziła sobie, no dobra, Harry, nie bądź już takim mięczakiem, po co masz spadać w dół i sołamać kości? Lepiej, żebym ja ci zrzuciła drabinę. Będzie, myślę, lepiej. No i masz rację, Hedwiga, jak najbardziej. Jest lepiej. I fajny w ogóle jest efekt tego przyciemnionego tła. To w ogóle jest takie też moim zdaniem epickie. Takie for epic. Bardzo mi się to podoba i uważam, że jest to jak najbardziej na plus. Szczerze powiedziawszy. Dobra, i teraz naszym zadaniem jest oczywiście tego Camlota przestawić. Ale to myślę, że się domyśliście, bo po co by to miało sobie tak w dół spadać? Z jakiego to powodu? No i proszę, kolejny, kurde, świniak się podniósł. I oczywiście jak trafimy flipendą, to te kolce się obniżą. No i teraz walka z frajerami znowu, jak zwykle. Musieli przypełzić. No musieli, kurde, no, nie było innej opcji. Tylko najgorsze jest to, że teraz tu nie mamy wyjścia, musimy z nimi walczyć. Wcześniej też, chociaż nie, wcześniej nie musieliśmy aż z nimi walczyć. Tylko teraz musimy z nimi walczyć. Dobra. Pyk! Spadaj w dół, jeden z drugim. I w dół. Ach, kurde. Czasami właśnie tego nie lubię. Ale wiecie co? Czekajcie. Przecież... Gdzie to się? L1 chyba robiło. No nie. Przecież. Ja cały czas zapominam o tym, że przecież możemy naszego wroga, wiecie, oznaczyć. Cały czas o tym zapominam z jakiegoś powodu. Rzadko kiedy z tego korzystałem po prostu też. Zanim we mnie wystrzelisz, to się zastanów, kurde. Cepie jeden. O, i spadł w dół. Szkoda tylko, że jeden. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj czasem checkpointu nie ma. Nie! Co ja narobiłem? Ej, tu... What? Czekajcie. Czy ja dobrze widziałem? Tutaj gdzieś jest tarcza. Tarcza tu gdzieś jest. Tak, tam po drugiej stronie jest. Ej, to trzeba po tarczę się jeszcze wrócić. Co wy sobie? A dobra, jeden został.
I niech tak pozostanie, że ten jeden został. Ja jestem jeszcze bardziej ciekaw konfrontacji z jadowitą tentakulą. Czyli z naszym jakby kolejnym bossem tutaj. W ogóle jedyne, do czego mogę się przyczepić, to to, że ta gra w ogóle pominęła wątek tego Nie zapominaj kij Neville'a. W sensie tam, gdzie mieliśmy w wersji na PC-cie i na PS1, że Neville zgubił swoją tą przypominajkę. Wiecie, ten jego przedmiot, który no, Malfoy w każdym razie mu zabrał i tyle. Ale z tego, co chyba się orientuję, to chyba nie było nie czekajcie, czy wątek z tamtej tej przypominajki był w ogóle w filmie? Bo ja nie pamiętam już, szczerze powiedziawszy. Ale wydaje mi się, że chyba nie było. Nie przypominam sobie. Czyli wygląda na to, że to był wątek chyba na potrzebę gry, tak samo w sensie obu tych gier. Dobra, szósta tarcza zadania. Nice. A weźmy się dla beki, puśćmy. Albo dobra, wiecie co? Lepiej mieć całe HP, więc... Sayonara. Jeszcze jakby Harry tak na dół spadł. O Jezu, ale to byłoby combo. Dobra. Schodźmy w dół. No tak więc raczej nie ma mowy, że z tego wyjdzie jeden wielki odcinek. Chyba, że ja poedytuję trochę. To wtedy by wyszedł z tego jeden wielki odcinek. W sensie, wiecie, z incendium i tak dalej. Tutaj już nie musimy iść, ponieważ już byliśmy. Więc teraz... Aż... Kurde. Fuck. Weź się zabij. Chcę mieć całe HP i nie chcę też takich głupich błędów popełniać. Dobra. Co ja miałem trafić teraz? Tu chyba było, nie? Ja. Nie, tu trafiłem już. Teraz tutaj? No, tutaj, dobrze. A, czyli widzicie, nie ogarnąłem przez chwilę. Okej, więc tu się troszeczkę obniżyło i teraz gdzie mamy iść? Tam mnie jeszcze nie było w zasadzie. Tu już każdy korytarz chyba zwiedziłem. Aczkolwiek zobaczmy... Serio, już wolę zginąć niż robić to samo. W kółko i wciąż. Ale to chyba już też byliśmy. Ta, bo tutaj jest ta otwarta skrzynka, tu walczyliśmy z tymi duchami przecież. Tak więc tutaj mamy oczyszczone, więc teraz każdy z tych sobie pozwiedzam. Zastanawiam się w ogóle, jak tą tarczę zdobyć. Tak szczerze. Ale dobra, nieważne. Skoczmy tam. Siedem. Tu mamy w ogóle zablokowane. Tu ogień ciągle ten. Chyba, że on zaraz opadnie. Nie, ale tą tarczę fajnie byłoby zdobyć, tylko kurczę pytanie jak. Tu się pojawiłem, tu wszedłem do tego oto zadania. Tak więc no wyjść stąd raczej nie chcę. Wolałbym tego uniknąć. Tu mamy gargulca. Tak zobaczę po kolei, bo może coś jest faktycznie co minąłem. Tu mamy tą tarczę. Nie, no to już tu mamy zrobione. Tylko musimy teraz znaleźć jakby patent, jak dostać się dalej, bo to jeszcze nie wszystko jest. I teraz pytanie, gdzie jeszcze powinienem pójść, a gdzie mnie nie ma? Technicznie chyba tam.
Tam, gdzie strzela ten posąg. Oczywiście, że tutaj, no bo gdzie bym inaczej miał iść? Kurde, nie ogarnąłem, widzicie? Zmuła mnie lekko złapała. Trzeba się ogarnąć. Dlatego bierzemy czar Defindo i przecinamy. Bierzemy czar Defindo i przecinamy. Aha, to nieźle zostałem sterlowany. Dzięki za uwagę. A i teraz będziemy musieli tutaj te posągi tak zaczarować, żeby one... No, żeby robił właśnie coś takiego. Spoko. Można i tak. Otwieraj skrzynkę, Harry. Brudny Harry. Jesteś brudny, fuj. Umyłbyś się. Aha, będziemy musieli potem Defindo przeciąć tą linę, bo już widzę, że trzeba będzie się tam dostać, raczej ten łańcuch. Dziękuję. Za łagodny. No nie! O nie! Tylko nie to! Dobra, łap. Jednego i drugiego. Jest tutaj druga klatka? Czy tylko jedna jest? Tylko jedna jest. Dobra. Do widzenia panu. Chciałem do widzenia. Chciałem go zrzucić w przepaść. I tak też zrobię. Dobra, bierz go. I rzucamy cię w przepaść. Nara. Gra dla dzieci, pamiętajcie. Gra dla dzieci, pamiętajcie. A tutaj takie rzeczy się dzieją. O, i mamy kolejną skrzynkę z kartą czarodziejów. Sporo ich mamy. Z tego co się orientuję, to co 20 takich kart to mamy życie nowe. A to się przyda na walkę z ostatnim bossem. A wizard card! Beaumont Margery Banks, 1742-1845. Pioneer of herbology and collector of many rare and magical flowers. Discovered... Odkrywca strzeloziela. Odkrywca strzeloziela. No to niezłe strzeloziele. Strzelające ziele. Strzelające zioło na wesoło. Okej. Dobra. Już wiem, co trzeba zrobić. Przypomniało mi się. Odwróć kamerę, jak możesz. Nie z tej strony. Już wiem chyba skąd nawet musimy. Musimy wejść tutaj. Bo z dołu słaby zasięg jest faktycznie. Dokładnie. Tak trzeba było to zrobić, bo ja się tak zastanawiałem, kurde, z dołu czy skąd mam to ogarnąć? Dobra, Harry. Wchodź do góry. Ale nie rób czegoś takiego, błagam cię. Bo ja czegoś takiego nie znoszę. Aha. I zgaduję, że ta będzie musi przeciąć.
Bo inaczej to by tak się nie stało. O. I teraz musimy przesunąć tego klocka, wiadomo gdzie. I to będzie oznaczało, że tutaj będziemy chyba mieli już ten teren ukończony, co zatem idzie, będziemy, kurde, zbliżali się do końca tego zadania. Bo z tego, co się orientuję i z tego, co oglądałem, a oglądałem, to widzę, że to zadanie to jest jedno z tych krótszych zadań. Że jakby poprzednie były trochę dłuższe. Albo ja przy nich dłużej siedziałem, dlatego że dłużej lamiłem. O, tu musimy teraz do tyłu troszeczkę delikatnie wycofać. Delikatnie, a nie aż tak, Harry. Dokładnie. I teraz w lewo. Tak jest. Ostatni świniak się podnosi. Czyli już nie będzie tutaj ziania ogniem. Co za tym idzie? Już... Jadowita tentakula stoi dla nas otworem. A jednak nie do końca. Bo jeszcze miniboss. No znowu musiały wypełznąć stąd. Ich zdecydowanie jest za dużo. Zdecydowanie jest ich tutaj za dużo w tej gierce. Nie, no dobra, to ja już tak narzekam, by se ponarzekać. Spokojnie, ja tak nie uważam. Ale przynajmniej tu checkpoint będzie. Bo nie będę musiał dwóch, tylko jednego pokonać. Aha, i stąd zaczynamy. To jeszcze lepiej. O, to już w ogóle mistrzostwo świata było. Oraz spadł na dół. Okej, dziękuję za uwagę. O, i tarcza nam się jeszcze pojawiła. To będzie 8 albo 9 już. Defendor! Defendor! Shield. 8. 9 to jest ta lewitująca, której w ogóle zdobyć nie mogę z jakiegoś dziwnego powodu. Oczywiście bliżej mi nieznanego powodu, bo jak żeby inaczej. Dobra, może nawet i lepiej, że zginąłem, bo się pojawia właśnie po drugiej stronie. Tak jak chciałem. Ta gra w ogóle jest fajna pod względem tych checkpointów. Wyręcza ciebie tak naprawdę przez całą tę sekwencję. Ogólnie przez całą gierkę, więc masz często wrażenie, że po prostu gierka robi ci dobrze w pewnym stopniu. No to co, czytamy księgę. Dawaj. Podnieś. Incendio. Zaklęcie incendio, znane też jako błękitny płomień lub zimne ognie, ma charakter zapalający. Przydaje się do rozniecania palenisk lub ognisk i jest też bardzo skuteczne w walce z niektórymi roślinami. Podobnie jak flipendą, incendio można wycelować za pomocą R1. Dobra, na co byśmy sobie tutaj mogli ten... No, a Lumos już nie jest takie nam aż za bardzo potrzebne, bo akurat Defindo się nam przyda. Incendio spellbook.
No, i teraz będzie mała demonstracja, na czym polega Incendio. A Incendio polega na tym. Incendio! Halo? Incendio! Chyba muszę znowu. Tak, tak jest, muszę takie coś zrobić. Nie? To co muszę zrobić? A, no widzicie, teraz zadziałało. No i właśnie, dzięki temu teraz ta platforma... Chyba wydaje mi się, że tą tarczę teraz będę mógł zdobyć. Tak, będę mógł ją zdobyć. A, głupi, kurde... Robiłem to w tak nieudolny trochę sposób. Dobra, dziewiąta tarcza, super. Ja to próbowałem trochę w nieudolny sposób robić. No dobra, no to skoro ten korytarz mamy odblokowany, to oznacza już chyba tylko jedno, wiecie o co chodzi. Kociołkowy piegusek. Splądrujmy wszystkie te skrzynki, ponieważ wydaje mi się, że tutaj będą właśnie ciasteczko dyniowe, no. Będziemy mogli się wyleczyć przynajmniej w jakimś stopniu. Szkoda tylko, że niewiele nam to da na walkę z jadowitą tentakulą. Jednak wolę mieć trochę więcej życia, nie będę tego ukrywał. No ale... Nie można mieć wszystkiego. No, i jeden pasek już mamy pełen. Tarcza zadań, ostatnia! Tu możemy jakby przejść. Ale zanim przejdziemy, to zabieramy. Dziesiąta. Już chyba wszystkie są. I kolejna karta czarodziejów. A wizard card. Elfrida Clagg, 1612-1687, chieftainess of Warlock's Council. Okej. Okay. Elfrida Clagg, czyli przeżyła ona niedużo. W każdym razie. Czyli za 6 kart czarodziejów będziemy mieli nowy pasek zdrowia. To mi się bardzo podoba. I like it, moi drodzy. I like it. No jest, kurde. Chyba ze wszystkich wersji Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny, to to jest chyba najbardziej przerażający wygląd jadowitej tentakuli. Serio. Wydaje mi się, że ona jest tutaj bardziej przerażająca niż w wersji na PC-ta i PS1. I to jest jeden z takich wyglądów, który mi się serio faktycznie podoba. Nie no, bo poprzednie też złe nie były, ale wiadomo o co chodzi. Dobra, Chocolate Frog, dawaj. Ty, ale spyla przede mną. Jakbyś nie chciała, żebym się uleczył. Dobra, więc walka jest bardzo prosta. Musimy się sfokusować na jadowitą tentakulę. Ale to zrobić właśnie w taki sposób, żeby przeciąć jej te takie, o właśnie. I potem skupić się na... Kurde, za blisko chyba stoję. Kurde, no faktycznie, coś jest nie tak. Ja pierdzielę! No kurde, ej, daj się zaatakować. Co jest grane? O, teraz przeciąłem, raptem kiedy zginąłem już. To fajnie, to nie, niezła konfrontacja w takim razie. Teraz już nie będę miał nawet pełnego zdrowia, co nie? No po co? No po co? Dobra. Full focus. Defender!
oberwała, tylko kurde niewiele HP zabrałem jej. Są tu chocolate frogi? Czy nie ma już? Kurde, zjadłem, najgorzej. Myślałem, że się zrespawnują. A to by było zbyt piękne, gdyby się zrespawnowały. Dobra, ja myślę, że najlepszym wyjściem dla mnie będzie skupienie się teraz i nie gadanie. Bo serio, tak to ja będę wieczność siedział przy tym i tak jak to było w Ape Escape, po prostu będę musiał robić sobie przerwę, żeby za jakieś 15 minut z powrotem wrócić. A nie chcę. Wolę zrobić z tego właśnie sesyjkę i przejść jak najwięcej, tak jak już zresztą mówiłem. Dzisiaj nie grałem w Super Mario 64, więc zobaczymy, czy szczęście mi dopisze. O kurde, ty! O kurde! Ej, ja myślałem, że one odpadają po prostu.